Od czasów pierwszego Ironmana minęło prawie 10 lat. Wtedy to jeszcze nikt nie spodziewał się, że powstanie tak wielkie kinowe uniwersum. Aż w końcu pojawił się pierwszy zwiastun filmu Avengers Infinity War, na który to wszyscy czekamy. Zapraszam więc na jego analizę. Na początku zwiastuna widzimy czołowych członków Avengers, a w tle możemy usłyszeć dialogi kilku z nich mówiących, po co powstał zespół. Widzimy tam m.in. Tonego, tak jakby pogrążonego w smutku po czyjejś śmierci. Oraz Bannera, który to dosłownie wylądował w Sanctum Sanctorum. Zdarzy się to najprawdopodobniej tuż po ataku Thanosa na statek ocalałych Asgardian zmierzających ku Ziemi. Widzimy również, że zostaną oni najprawdopodobniej wszyscy wybici, a Loki, aby ratować swoje życie, odda Thanosowi Tesseract, który to tak naprawdę jest kamieniem kosmosu. Gromowładny w jakiś to sposób trafi na statek Milano i spotka Strażników Galaktyki. Gdy to kolejno widzimy, to oraz znajduje się w wielkiej maszynie, a za nim otwiera się równie wielki włas. Banner rozmawia z Czarną Wdową, a znajdują się oni w Wakandzie. Sam Banner majsterkuje przy zbroi Hulkbustera. Możliwe, że w jakiś sposób nie może to się zmienić w zielonego. Którego to w całym tym zwiastunie widzimy tylko raz. Czyżby więc Banner, nie mogący zmienić się w Hulka, będzie zmuszony walczyć w zbroi, która kiedyś miała go pokonać? W zwiastunie widzimy, że dojdzie do romansu Wandy i Visiona, który to miał miejsce również w komiksach. Co ciekawe, Vision ma ludzką skórę, którą to najwidoczniej potrafi sam stworzyć. W czasie Ultrona stworzył on sobie pelerynę, więc czemu tutaj nie mógłby sobie stworzyć skóry? Romans nie będzie trwał długo, ponieważ Vision, posiadający kamień umysłu, zostanie zaatakowany przez oddział Thanosa, zwany Black Order. Na jednym z konwentów mogliśmy podziwiać ich w formie figurek w oryginalnej skali. Wracając jednak do zwiastuna, widzimy tam miotającą włócznią Proximę Midnight oraz broń jej komiksowego męża Corvusa Glaive'a, który to chce wyrwać kamień Visiona. Vision nie będzie zmuszony walczyć sam, na ratunek przybędzie Steve, który to złapie włócznię Proximy. Najprawdopodobniej, że w tej samej scenie zobaczymy Nataszę i Wandę. W sumie można powiedzieć, że będą to sami bohaterowie wyjęci spod prawa tuż po wydarzeniach z Civil War. Nie muszę chyba tłumaczyć, że zmuszeni zostali oni zmienić wygląd, aby to się ukryć. Ostatecznie cały zwiastun sprowadza się do bitwy w Wakandzie, gdzie to nasi bohaterowie stawią czoła istotom znanym jako Outriders. W komiksach byli oni tworzeni dzięki inżynierii genetycznej. Ich jedynym celem było walczyć i umierać dla Thanosa. Możliwe, że celem ataku na państwo Czarnej Pantery będzie chęć zdobycia ostatniego kamienia nieskończoności. Nadal nie wiemy, gdzie jest kamień duszy, który to jeszcze do tej pory nie pojawił się w filmowym uniwersum. Możliwe właśnie, że kamień znajduje się w Wakandzie, ponieważ Czarna Pantera potrafi komunikować się z duszami swoich przodków. Więc całkiem możliwe, że jest w stanie to robić właśnie dzięki temu kamieniowi. W samym zwiastunie Thanos posiada dwa kamienie kosmosu oraz mocy. Ten drugi był używany przez Ronana, a ostatecznie wylądował w bazie Nova Corps na Xandarze. W Wakandzie brakuje kilku bohaterów, w szczególności tych, którzy to w zwiastunie przybywali w Nowym Jorku. Gdzie to nad miastem pojawia się wielka okrągła maszyna, na którą to wskoczył Spider-Man w nowym kostiumie. Coś czuję, że ta maszyna zniszczy miasto i przyczyni się do powstania pomarańczowego nieba widocznego z kosmosu. A ruiny miasta możemy zobaczyć podczas walki Ironmana oraz Spidermana z Thanosem. W tej walce widzimy, że dostają oni niezłe baty od szalonego Tytana, który to na pewno pokona ich bez trudu, nawet posiadając tylko dwa kamienie. Na czas obecny wymyślili nawet fajną teorię dotyczącą tej całej sytuacji. Thanos przybywa na Ziemię, niszczy Nowy Jork lub jego część, pokonuje wszystkich znajdujących się tam bohaterów, zniewala ich lub zabija. A na ruinach miasta tworzy tymczasowy obóz wojenny. A tymczasem reszta naszych bohaterów będzie zmuszona udać się do Wakandy, gdzie to będą szykować plan pokonania Thanosa. Trudno jest mi powiedzieć, gdzie w tym wszystkim jest Thor czy Strażnicy Galaktyki. Możliwe, że pojawią się tylko na chwilę, aby w kontynuacji mieć więcej do roboty. Sam zwiastun jest dla mnie jednym wielkim znakiem zapytania. Niby wiem, o czym będzie ten film, ale tak naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na wszystkie pytania, a tym bardziej powiedzieć, jak będzie przebiegać fabuła filmu. Jest to oczywiście plus, w końcu zwiastun nie zdradza całej fabuły. Możliwe, że kolejny pozwoli odpowiedzieć na kilka pytań. Tymczasem na dziś byłoby to już wszystko, jak wam podobał się ten zwiastun. Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam, cześć, trzymajcie się, pa!